4 grudzień 86. Jestem jeszcze zdziwiona i mam wielkie wątpliwości dotyczące tego, co się dzieje i jak to jest możliwe. Dlaczego nie potrafię kontrolować ręki? To tak, jakby była ona poruszana przez zewnętrzną siłę. Mam wątpliwości, ponieważ jestem zbyt przyziemną istotą, a jednak coś takiego mi się zdarzy. Jestem tym wstrząśnięta. Ja jestem tutaj. To ja, Jezus. Moja córko, przypomnij sobie. Ty jesteś duchem i ja nim jestem. Nasula, jak każdy inny człowiek, powinna pamiętać, że oprócz ciała posiada w sobie pierwiastek duchowy, duszę. W tym znaczeniu jest duch. Zmartwychwstały Jezus jako człowiek nie jest bezcielesnym duchem, lecz posiada ciało uwielbione, co podkreśla orędzie z 8 lipca 87, zeszyt 13. Moja córko, przypomnij sobie, ty jesteś duchem i ja nim jestem. Duchem i świętym. Żyję w tobie, a ty we mnie. Pozostań we mnie. Ja, Jezus, przebywam zawsze z tobą, zrozum to. Trwaj w moim świetle, ponieważ ja jestem światłością i przeze mnie otrzymujesz poznanie. Postępujesz naprzód. Ty jesteś duchem i ja nim jestem.